Jak ważna jest daleko idąca ostrożność, mieli okazję przekonać się niedawno augustowscy urzędnicy samorządowi. O niebezpiecznej próbie wyłudzenia środków poinformował nas burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk. Chcę podać przykład, przestrogę dla moich kolegów samorządowców. Musimy na to zwracać bardzo dużą uwagę. Nie dalej, to było bodajże około miesiąca temu, skarbnik Urzędu Miejskiego w Augustowie otrzymał maila, rzekomo ode mnie, z wnioskiem o przelanie 35 tysięcy euro. Zachował się bardzo odpowiedzialnie, bo od razu próbował zweryfikować tę informację. Ja oczywiście okazałem swoje zdumienie, bo żadnego maila do skarbnika nie wysyłałem. On był chytrze sporządzony, bo w nagłówku było widać, że ten mail wysyła Mirosław Karolczuk. Natomiast jak się dalej przyjrzało, to było widać, że domena skrzynki pocztowej, z której był ten mail do skarbnika wysyłany, była jakaś egzotyczna, całkowicie dziwna. Ta historia skończyła się szczęśliwie, a właściwie nawet nie zdążyła się rozwinąć. Oczywiście nikt żądanego przelewu nie dokonał, ale przecież w województwie podlaskim do podobnej sytuacji już doszło. Kilka lat temu do jednej z instytucji wpłynął mail z informacją o zmianie numeru konta kontrahenta. Wówczas tej ostrożności zabrakło i ogromna kwota trafiła na konto przestępców. W Suwałkach podobnych do augustowskiego incydentów nie odnotowano, informuje prezydent miasta. Nie można jednak wykluczyć, że podobne sytuacje mogą zdarzyć się w przyszłości. Dlatego szkolenia personelu obracającego publicznymi środkami są tak istotne. Zresztą nie tylko o pieniądze tu chodzi. Wszak bazy danych znajdujące się w poszczególnych jednostkach samorządowych są łakomym kąskiem dla przestępców.